Jest z nami również, przepraszam panie Kazimierzu, bo stanął pod latarnią. To zacny człowiek. Urodził się w Żykowcach na Podolu i w ubiegłym roku był szefem grupy. Sam pracował osobiście z dzieciakami z Chojnowa. Także bardzo serdecznie pana Kazimierza witamy. Prosimy bardzo panią Irenkę Baran, żeby pokłoniła się naszym dzieciakom, bo zawsze się kłania i zawsze serdecznie dziękuję. Доброго дня, шановна молодь, шановна влада. Ми дуже приємно вражені, що вас на сьогоднішньому такому патріотичному зльоті молоді відбуваються такі хороші традиційні речі. Тому що історія – це є дуже важлива річ, яку повинна знати кожна молода людина. Кожна дитина з самого маленького віку. Це є надзвичайно важливо. І якщо вас такого навчають, якщо вас призвичають їхати на землі, де поховані ваші предки, де ваші батьки, діди, це дуже важливо для кожного з вас і для нас важливо також, тому що ми можемо співпрацювати разом. Ви приїжджаєте до нас, ми вчимося щось у вас, ви вчитеся щось у нас, і виходить у нас така дуже добра праця. Тому я вам бажаю гарно попрацювати, добре відпочити, мати добре здоров'я, всім вам родинного затишку і тепла, і нехай щастить, приїжджайте в гості, в нас в Україні все спокійно, все добре. Владу також запрошуємо до нас на Україну. W imieniu delegacji coś by chciała powiedzieć. Może słóweczko pani Urszula. Pani Urszula, szefowa straży dzisiaj po cywilnemu, ale tak na co dzień to widziałam ją tylko w mundurze. Przyszła gasić nas zapał. Dzień dobry państwu, dzień dobry wszystkim samorządowcom, całej młodzieży. Również w tym roku jedziemy do Kowaliówki, do Monasterzysk. Myśmy zaczęli pracę w tamtym roku w Kowaliówce jako strażacy. Spodobało nam się, w tym roku jedzie 20-osobowa grupa i szczerze powiedziawszy, tak, więcej nas jedzie. Szczerze powiedziawszy, że w przyszłym roku, jeżeli będzie znowu akcja, to chyba jeszcze będzie więcej, pani redaktor. Czego życzyć? No, tego, żeby było piękne słońce na Ukrainie. Serdecznie nas tam przyjmują. Mnie najbardziej kwaśne mleko smakowało. Takiego, którego u nas już nie ma, kiedyś w latach 70. u naszych babć było. No i mało roboty, a dużo wypoczynku. Chociaż jest coś tam. Wszystkiego najlepszego. Żegnamy delegację ze Strzegomia i delegację z Podkajic, już musicie jechać, tak? Tak. Także pożegnajmy ich brawami, dziękujemy, że byli z nami. I do zobaczenia w Podkajicach. No proszę. Ponieważ też byśmy prosili o słówko, prosilibyśmy gości z Wileńszczyzny. Kto tam jest wytypowany do mówienia? No proszę, młody Wołosewicz, chodź tutaj, chodź. Dziadek, zacny Polak, poeta. Na siebie. Pokaż, że jesteś z Wileńszczyzny. Mam na imię Sven Gulusewicz, pochodzę z Sulecznik, mieszkam i po raz drugi już w tym roku jestem we Wrocławiu. Pierwszy raz z grupą Sulecznik byliśmy w marcu, był obóz tygodniowy, gdzie zapoznaliśmy się dużo fajnymi kolegami. Także nas zaproszono na tę mogilę, to część naszych tych uczestników z tego obozu w tym roku wyrusza na Ukrainę, żeby pomóc, żeby osadzić te cmentarze z tymi dawnych żołnierzy i wiesz, jesteście gotowi. Powiedz, że cieszysz się. Powiedz, co chcesz. Cieszę się, że zaproszono także na naszą kulturę. Też jesteśmy tutaj. Cieszę się, że tutaj jest tak dużo osób. No i myślę, że bardzo fajnie też spędzimy czas. Brawo. No dobra. Muszę powiedzieć, że nasz przyjaciel z Solecznik miał zacnego dziadka poetę, zakochanego w Mickiewiczu. I w 2002 roku zrealizowaliśmy świetny reportaż śladami Mickiewicza. Niestety Michał Wołosewicz już nie żyje, ale widzicie, wnuk przyjeżdża
tutaj do Polski, już się zakochał we Wrocławiu, a potem będzie się zakochiwał w Jampolu nad Dniestrem, gdzie trafi jego grupa. Także cieszymy się, że grupa Solecznik jest z nami. Chcę powitać, bo w międzyczasie przybył do nas gospodarz tego terenu, pan Rafał Borkowski, prezes Fundacji Krzyżowa. No jak to z gospodarzami bywa? Myśmy się poczuli gospodarzami, więc proszę bardzo, panie prezesie, słówko dla pana. Ja nie wiem, jakoś się chyba pogubiłem, myślałem, że od 15 zaczynamy, przyjechałem z godzinnym wyprzedzeniem. No to się cieszę, że... Ale w tak miłej atmosferze myślę, że drobne zmiany programu będą się tu jeszcze zdarzały. Ja witam bardzo serdecznie wszystkich państwa i wszystkich was, którzy tutaj do Krzyżowej teraz przyjechaliście, a za tydzień jedziecie na Kresy. To jest z naszego punktu widzenia, znaczy dla mnie gospodarza Krzyżowej to jest wielki zaszczyt, że tutaj przyjechaliście. Krzyżowa jest po to, żeby młodzi ludzie, którzy chcą się angażować w różne przedsięwzięcia, właśnie tutaj znajdowali swój dom, także ja z przyjemnością jakby przekazałem pani Grażynie klucze do Krzyżowej na ten weekend. Muszę powiedzieć, że mam taką bardzo osobistą refleksję. Jak w latach 70. chodziłem do szkoły we Wrocławiu, do podstawówki w Rynku, to bardzo często widzieliśmy mnóstwo autobusów niemieckich turystów. Uczono nas, że to jest piastowski Wrocław, że ziemie odzyskane, a ci niemieccy turyści przyjeżdżali, oglądali. I to było takie trochę kontrowersyjne dla wszystkich. Tak jakoś w tej oficjalnej propagandzie. Dzisiaj tak naprawdę rozumiemy to zupełnie inaczej. Dzisiaj wyjedziecie na Kresy, jest to wspaniała lekcja historii, jest to wspaniała lekcja patriotyzmu i mam nadzieję, że za 25 lat stosunki nasze z Ukrainą, nasze z Niemcami będą mniej więcej, nasze z Białorusią będą miały szansę być takie, jak dzisiaj są nasze z Niemcami, a przyczyniają się do tego właśnie tacy ludzie jak wy, którzy jadą, nawiązują kontakty, pracują, nie ma w tym złości, nie ma w tym żadnej agresji, jest po prostu odkrywanie wspólnej historii, przekazywanie dziedzictwa innym i wydaje mi się, że po tych 20 kilku latach od tamtych czasów, chociaż to już więcej niż 20 kilka lat od tamtych czasów, zupełnie inaczej rozumiem to, co działo się kiedyś w mojej młodości, kiedy mieszkaliśmy na Dolnym Śląsku, który należał do tak zwanych ziem odzyskanych, kiedyś niemieckich, kiedyś czeskich, dzisiaj polskich. I nikogo dzisiaj nie razi to, że w polskim Wrocławiu stoją niemieckie kościoły, tylko jesteśmy z nich dumni i staramy się je zagospodarować. Mam nadzieję, że podobnie te pierwsze kroki, które czynicie od 7 lat, przyczynią się do tego, że za kilkanaście, kilkadziesiąt lat dokładnie taką samą opieką będzie objęte polskie dziedzictwo kulturowe na Kresach, czego życzę sobie, wam i Kresom chyba też. Dziękuję bardzo.